Hej, cześć, czołem ludziska. Pokażę wam w dzisiejszym odcinku, jak zdobyć najlepszą sikierę w grze. A, potrzebujemy tu jeszcze dwie kłody? O matko. Dobra. Może nie będziemy tego po ciemku robić. Tylko się prześpimy do rana. Dobra. Oj kurde, tutaj chyba to jedzenie suszone, jadalne, zjedz. Surowe, surowe, ususzone, jadalne, dobra. Czekajcie, tutaj sobie przydoby się kolejna suszarka, dobra. Kamyki. Kamyki i potrzebujemy drewno. Dwie bele. Jak złoto, kuźwa. Kupiło to. Kurde, mi się to na głowę zaraz zawali. Zrobimy tylko ten kominek i będziemy szli dalej. Mamy rozpoczętych kilka projektów. Tu musimy sobie zrobić wejście jeszcze do domku. I co tu możemy robić? Kominek tylko ma funkcję kominkową. Myślałem, że tutaj będziemy mogli coś palić, ale lipa. To trochę zawalili sprawę. No to ciulowo. Ja myślałem, że będę mógł tutaj de facto coś sobie w kominku grzać. Na to wychodzi, że się nie da. Królik się nam nie złapał żaden. 20 patyków, 10 kamieni. Mamy tutaj worki na kamienie, na patyki, worek na małe kamienie. Więc tak, jeszcze kusze muszę zdobyć. Surowe, ususzone. Surowe. Tu ma jakieś stroje i paskudny pancerz. Gdzie mam to wziąć? Aha! O cholera! Fajnie by było, gdyby ten pancerz jeszcze nam nie przepadał. Dobra, wiecie co, lecimy. Lecimy dokładnie tutaj. Mam najlepszy pancerz założony, znaczy najlepszy. W sumie to jestem przygotowany. Jedzenia mamy tutaj w bród. Część zapasów jest schowane w domku. Dokładnie kierujemy się tutaj. Kawałek drogi przed nami. Tutaj mamy aż dwa wejścia, widzę, do podziemia, ale my idziemy do innego teraz wejścia. Przejście dokładnie jest tutaj między takim nasypem, między morzem a jeziorem. A naszym zadaniem jest wejście do tego leja. Holy crap. Wiecie co jest? Znalazłem takie miejsce, kurczę, w którym nikt nas nie atakuje, żaden przeciwnik. Holy crap, tutaj mamy wejście też, tu też do tego wejścia pójdziemy. Aha, wróć, 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 źle idziemy. Źle idziemy. Już bym wam źle pokazał. Tutaj idziemy na ten nasyp i tym nasypem prosto do, bezpośrednio do środka. Tutaj ostatnio było kilka dzikusów.
Chyba sobie nawet gry nie zapisałem z tego wszystkiego, ale dobra. Załatwiliśmy jednego dzika. Myślałem, że te dziki będą nas atakować. A to takie małe dziczki. Uciekają, boją się nas. Czekajcie, tutaj mamy wejście. Dokładnie tu jest wejście do tej jaskini. Tak to wygląda na mapie. Potrzebujemy nie zegarków, a dynamitu potrzebuję. Się kudy wiesza. Tutaj nam coś ten. Zbadaj jaskinię z rozpadliną, zbadaj jaskinię z lejem krasowym, zbadaj jaskinię z występami skalnymi, zbadaj jaskinię z wodospadem. Podjaśniona jest maksymalnie, nie? W jaskini, więc... Czekajcie, 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 bo to ktoś jest. Ej, wróć. Cholera, jak my tu wejdziemy teraz? Dostał. Czekajcie, wiecie, mam pomysł. Tylko że ja tutaj, kurde, nie jestem w stanie trafić ich, bo oni się schowali. Pięknie. Trzech się zapaliło. Dobra, jeszcze ten jeden byczek. Mógłbym z nim powalczyć, bo broń nie mam złej, ale... No, z łuku można tutaj gości wystrzeliwać. Boję się też, żebym nie spadł, bo się zabije zaraz. Znowu oberwał. Łatwopalne strzały. Mamy alkohol i szmata, tak? Akurat nie łatwopalna strzała założona, ale dobra. Ciekawa jestem, insert możemy zmieniać właśnie strzały. Tylko ja czekajcie, bo to do dupy, bo ja sobie teraz... Właśnie, najpierw trzeba zapalić. Ciekawe, czy to zgaśnie, czy nie. Ej, patrzcie, jaki ma podkoszulek z wilkiem. Dobra,
twarda bestia. Tamte popierdółki małe zginęły od razu po jednym koktajlu. Zdech, czy jeszcze żyje? Chyba zdech. Wątpię, żebym trafił, ale dobra, spróbuję. Gdzie goś jest, cholera? Mam naciągniętą strzałę, więc de facto musimy tylko puścić teraz w odpowiednim momencie. Szkoda mi zmarnować strzały. A, dobra. Schodzimy. Ten duży mutant nie żyje. Z takim jednym sobie poradzę. Dobra, mamy skórę. Dobra. Czekajcie, bo tu mamy jeszcze strzały do zebrania. Okej, co to jest? Nic wartościowego. Dobra. Udało się przetrwać. To jest ten rysunek. Mamy siekierę i... Taki przejść było już kilka, wiecie. Ja myślałem, że tego się nie da zniszczyć. No to się okazuje, że możemy tędy przejść. Zaraz wam pokażę, gdzie ten ta siekiera jest. Dokładnie w tym miejscu, tutaj. Wejdziemy. Tutaj będzie siekiera, tylko nie wiem jaka. Niby jakaś najlepsza. Mamy batonik. Nie wiem, po co to malowanie jest. Batery... A nie mamy tej siekierki już. O, bo ja ją mam. Dobra, nic z tego. Czekajcie, najpierw zbadamy górę. Dobra, czyli tą siekierkę, którą mamy, ona tutaj się już nie pojawi drugi raz, bo to jest to samo. No tu to zabawka. Wiecie, mamy już trzy części. Czekajcie, gdzie jakąś wejdę? Mapa.
to są te latające gówno. Ej, co jest? Nie mogę trafić tego. Kuźwy nędzy. Szmatki. Szmatki to kuźwa. Nie są takie ważne, ale bardziej mi potrzebował dynamit. Jest, mamy dynamit. Super, mamy dynamit. Aha. Dobra, będę pamiętał, że tu jest jeszcze dynamit. Mamy skałkę, widzę, do spinaczki. O cholera, o cholera. Aha, to była alternatywna ścieżka. Kurde. Nie mam pojęcia, co tutaj znajdziemy, ale wchodzimy, kurde, coraz głębiej i jest woda, a ja się wody boję. Mamy czekan, więc możemy po skałce wyjść ewentualnie. A co to to jest za wejście na górę? Czasami na takich półkach skalnych można coś znaleźć ciekawego. Krokomierz do ekwipunku. O! A co to jest? Katana? A paletka wbita. O, oh, shit. Shit. Ja pierdzielę. Wiecie, można tą tą pokrakę jakoś ominąć.
To był kuźwa zły pomysł. To był kuźwa zły pomysł. Już mi cały pancerz stracił, cholera. Nie mam pancerza, cholera. Shit. Chciałem wziąć tą katanę. Shit, 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 shit. Dobra, dobra. Jeszcze jeden. Kuźwa, tylko nie ten. Troszkę już wam powiem, jestem. Czekajcie, bo ta latarka się nam wypali całkiem. Weźmy to. To jest w miarę jasno. To de facto to kurde nie ma nic ciekawego. Jak szczerze powiedziawszy. O, ognisko możemy sobie rozpalić, chociaż tyle. Czy to jest ślepy zaułek? Tutaj. Raczej, tutaj nie ma wyjścia na górę, nie? Możemy generalnie ominąć tego potworka. Tutaj znaleźliśmy typu kilku pasażerów. Nie wiem, do czego służy ten krokomierz. A, wykonane kroki. Ile kroków żeśmy zrobili? Fajne. O kurde. Ona skałka do spinaczki. A to jeszcze idziemy w dół. Holy crap. Nie wiem, czy będzie lepiej tutaj zejdziemy, czy lepiej jak tam pójdziemy. Nie wiem, czemu to jest odświetlone. Chyba spróbujmy na razie tędy przejść. Nie wiem czasem, czy nie schodzimy na sam dół do tego leja. Widzicie, jednak musimy się wrócić. Wszystko fajnie, że tylko
Na jedne ręce się spinamy. To trochę zabawne. Szkoda, że tych mutantów nie ma więcej, tylko taki jeden jakiś klon połączonych nóg. Cholera. Mutanty. Zęby pogubił. 40 zębów mamy. Te małe gówna jeszcze. Serial killer, to było osiągnięcie. Chodziło o to, że zrobiliśmy chyba 100 mutantów. Weźmy latarkę. Po co mam to oszczędzać? Tak, mam 5 baterii. Po co ja mam to oszczędzać? No cholerka. Mapka. Ale to jeszcze daleko chyba jesteśmy od tego. Leja. Tu wysoko jest. Tu są położenia pistoleta skałkowego. Zdjęcia pokazują położenie części. Butla z tlenem do ekwipunku. Można użyć do napełniania aparatu oddechowego. Tylko najpierw jeszcze trzeba mieć ten aparat. Dobra, schodzimy na dół. Szkoda, że nie ma tutaj gdzieś tego save'a. Kuźwa, ja nie chcę pływać. Pierdziele pływanie. Jest, możemy, moi drodzy, zapisać grę. Możemy zapisać grę. I właśnie to zrobimy. Jeszcze odcinka nie będziemy kończyć. Shit.
przestałem grę, bo szkoda zdrowia naszego. Co mi z tej butli, cholera? Ale powiem wam, że to chyba jedna z lepszych inwentory, jakie widziałem w grze. Świetnie zrobione. Ciało wzięli i pieprznęli tutaj na ognisko i czy nam kości wypadną? Przydałby nam się kości. Także chwilę zaczekamy tutaj, żeby się nam spaliły. I te zęby tutaj jeszcze gdzieś by wypadały. A te zęby chyba automatycznie są zbierane, nie? Tak, automatycznie. Czekamy chwilę, może się coś z tych ciał zostanie. Generalnie jak paliliśmy tak na takim dużym ognisku, zaraz wam pokażę na którym ognisku, o na tym ognisku jak paliłem ciała, to kości zostawały. O, są kości. Właśnie, spoko. Są. Co z tymi czaszkami możemy robić? Maczuga własnej roboty. Z czym możemy to połączyć? A, płonąca broń. I obrażenia. Fajne. Jedna czaszka będzie więcej. Będę jadł, ale to się przyda. Aha, wiecie co, zapiszmy grę. Właśnie, zapiszmy grę, przecież udało mi się pokonać dwóch mutantów. Zawsze później jak zginiemy, to będzie o dwóch mniej. Ale przypuszczam, że ta trasa prowadzi do Leja. Weźmy to. Patrzcie, jak fajnie świeci. Kuźwa, wszystko widać teraz. Elegancko. Kolejne przejście. Kuźwa, trzech typów. Holy crap.
Ja pierdziu, ale przypał. No właśnie. Tam jeszcze zostało chyba kilka sztuk tych leków. Ale fakt, gra jest dosyć prosta. Troszkę chyba za daleko poszedł. Dobra, więcej leków nie ma. Mamy 5 sztuk. No chodźcie, chodźcie. Jechaj po krako. Ta włócznia jest po prostu za dobra, wam powiem. Jeszcze ją sobie ulepszymy. Na pewno, żeby większe obrażenie zadawała. Shit, jak kuźwa jestem. Ja pierdziu, ile przejść. Mamy jedno. Drugie tutaj. Oh shit, oh shit. Chodź na solę, chodź. Kurwa, o kuźwa, o kuźwa, nogi. Czekajcie, gdzie moja baza była? Kuźwa, to nie tutaj. Ja pierdolę, gdzie ja wlazłem? Pierdziu. No właśnie zapalniczkę zapal. Chyba tutaj przyszedłem. Tutaj, tędy. Tędy czy nie tędy? Kurwa, nie tędy. No się zakręciłem. Cholera. Mapa. Ja pies, nie wyjdę stąd. Weźmy takie szczeliny, kuźwa. Nie mam wytrzymałości nic.
Ja pierdziele, ale porażka. Można by tędy pójść. Cholera, chuj ciulgo, gdzie ja idę w ogóle. Ja pierdziele. Tam jest za ciężko. Chociaż można by się bawić, strzelać z łuku. Co to jest? O cholera, czterech. Ja zajebiście. Czterech kuźwa mutantów. To troszkę się chyba... O, popsute. Ta na obrażenia, ona dosyć takie średnie obrażenie zadaje. Strasznie to powoli to idzie. To ulepszanie. To są chyba te słabsze odmiany mutantów. To są te słabsze. A to może tak źle nie być, ale jak widzicie, atakowały nas. Dobra, trzech nie ma. Trzech nie ma. Dobra, jestem kurwa mordercą kanibali. Kurwa, ale dreszcze mnie przychodzą aż. Patrz, ja tutaj byłem. Ale jaja. A nie, chyba to nie byłem. She is not dead, she is sleeping. Kto nie żyje? Nie, tu chyba nas tutaj jednak nie było. A jak ktoś te pudełka rozwalił wcześniej. Co to jest? Dynamit. Amunicja do pistoletu skałkowego, o cholera. To się przyda na pewno. Ej, nie mówcie, że muszę tutaj wpływać. A możemy pod wodą latarkę używać? Nie.
Jakby tu był safe, to bym... Kuźwa, mać... Przesrane. Czekajcie, co tu się porobiło? Skąd te mutanty się tu wzięły? O cholera. Skąd ten mutant się tutaj wziął? Przecież goście... Ja pierdzielę, co za porażka. Dynamit, dynamit, dwie sztuki dynamitu. Ryzykujemy. To chyba się nie da nurkować. To się nie da, dobra. No i dobra, kończymy w tym momencie ten odcinek. Bo już czas nas nagli. Dzięki za wspólną grę, moi drodzy, trzymajcie się, pozdrawiam, zapraszam na kolejny odcinek, hej, hej.